Cześć, dzień dobry. Z tej strony Anna Harężlak. To jest podcast Narzeczcie na swoim. I jest to trzecia część takiego cyklu o tym, jak nagrywać podcast. Wcześniejsze odcinki znajdziesz pod numerem 22 i 24. I był to odcinek Zanim zaczniesz oraz format podcastu. A dzisiaj przechodzimy do trzeciej części, czyli przygotowanie odcinka. Zaczynamy! Niezależnie od tego, czy prowadzisz podcast solo, z osobą współprowadzącą, czy może masz gościa, do każdego odcinka musisz się przygotować. Jeśli celem Twojego podcastu jest edukacja, zbierz jak najwięcej informacji o omawianym temacie, poruszanym problemie. Szukaj ich w rzetelnych źródłach, a najlepiej w kilku różnych miejscach, w internecie, w książkach, w publikacjach, w jakiejś takiej prasie branżowej. Przeprowadzasz wywiad? Również bądź do niego przygotowana. Co mam na myśli? No po pierwsze, dowiedz się, kim jest i czym się zajmuje Twój rozmówca. Jakie ma osiągnięcia, jakie książki, badania, odkrycia ma na koncie. Ale też przygotuj się do tematu, zwłaszcza jeśli dotyczy on kwestii, na których nie do końca się znasz. Tak? To są jakieś takie trudne kwestie. Ja na przykład bardzo się musiałam przygotowywać do różnych takich zagadnień bankowych, dotyczących różnych transakcji, różnych procesów w banku, bo ja się kompletnie na tym nie znam, więc sporo musiałam o tym poczytać, zanim przeprowadzałam wywiad z ekspertem. Jak napisać skrypt podcastu? Niektórzy podcasterzy piszą każde słowo, inni robią taką szczegółową listę, taki konspekt, a jeszcze inni tylko zarys dosłownie w kilku punktach. Powiedzmy sobie szczerze, nie ma jednego idealnego, najlepszego sposobu, najlepszej metody. To wszystko zależy od Ciebie. Jeśli masz gadane, zawsze wiesz, co chcesz powiedzieć, o co zapytać, rzucasz tak zupełnie z głowy różnymi anegdotami, idzie Ci to wszystko płynnie i naturalnie, no to pewnie wystarczy Ci kilka punktów. Jeśli dopiero co zaczynasz swoją przygodę przed mikrofonem i nie masz doświadczenia w wystąpieniach publicznych, możesz poczuć się pewniej, kiedy będziesz mieć ten konspekt przygotowany bardziej szczegółowo, zaplanowany nawet słowo w słowo, kiedy po prostu zrobisz sobie taki szczegółowy plan całego odcinka. Jak się do tego zabrać? Opcja pierwsza, skrypt podcastu słowo po słowie. Typowym punktem wyjścia dla początkujących podcasterek, początkujących podcasterów jest stworzenie skryptów właśnie słowo w słowo. Oznacza to, że tworzysz taki tradycyjny, pełnowymiarowy scenariusz, dokładnie słowo w słowo, który potem odczytujesz w całości. Daje Ci to pewność, że o niczym nie pomnisz żadnego punktu, istotnego jakiegoś takiego tematu, który chcesz przybliżyć słuchaczom. Niczego nie przegapisz i będziesz trzymać się też wyznaczonych takich ram, w jakich zamyka się Twój podcast. Jest to również dobre dla osób, które są nieco mniej pewne w mówieniu i które wolą być bardziej takie metodyczne w nagraniu. Lub w przypadku bardziej skomplikowanych tematów, to właśnie takie tematy jak jakieś finansowe, bankowe, księgowe, coś w czym nie czujesz się dobra, to może być dla Ciebie idealne rozwiązanie, żeby wszystko sobie spisać. Wadą tego podejścia jest jednak to, że często może to prowadzić do takiego sztywnego, monotonnego dostarczania tego kontentu, tej wiedzy podczas nagrania. No cóż, po prostu musisz się nauczyć tak czytać ten swój skrypt, jakbyś właśnie go opowiadała, nie czytała słowo w słowo, nie recytowała tych słów, tych zdań, tylko po prostu gdyby to była taka luźna rozmowa. No, jest to wszystko do wytrenowania, wyszkolenia, to Ci gwarantuję. Opcja druga, napisanie szczegółowego planu odcinka podcastu. Alternatywą do takiego skryptu, scenariusza słowo w słowo jest właśnie taki szczegółowy plan odcinka. Możesz tutaj zawrzeć wszystko,
ale nie musi to być aż tak dosłownie wszystko, słowo w słowo, jak w wypadku takiego scenariusza, gdzie właściwie nawet możesz zapisać sobie takie didaskalia typu zdziwionym głosem albo jakieś takie paradźwięki wydane, tak? Och, ach i tak dalej. Tutaj piszesz sobie dość szczegółowo na przykład jakieś regułki, definicje, podajesz ważniejsze fakty. No i oczywiście możesz to też przeczytać w taki naturalny sposób albo po prostu zerkać do tego, czy nic nie pominęłaś, nie pominąłeś, czy wszystkie ważne tematy danego zagadnienia zostały przez Ciebie poruszone. Opcja trzecia, elastyczny, szeroki plan podcastu, tak zwane bullet point. Ten typ scenariusza jest po drugiej stronie osi w porównaniu z takim scenariuszem słowo w słowo. Pracujesz nad tym na bieżąco. Może on przybrać taką formę krótkiego zestawu nagłówków różnych sekcji. Taki dokument to bardziej mapa z przystankami po drodze. Nagłówki, które nawigują Cię od punktu A do punktu Z. Polegasz na swojej wiedzy eksperckiej na dany temat, a punkty tylko informują Cię, o czym mówić po kolei, po prostu, żeby nie zapomnieć. Prowadzi to do takiego najbardziej konwersacyjnego rodzaju podcastu i najbardziej angażuje, zwłaszcza kiedy masz osobę współprowadzącą albo gościa. Twój głos staje się wtedy taki o wiele bardziej żywy, aktywny, zwłaszcza kiedy mówisz coś z własnego doświadczenia i kiedy się znasz najlepiej na danym temacie. Problem pojawia się wtedy, no bo niestety nie jest tak, że tutaj jest same pasmo sukcesów, natomiast musi pojawić się jakiś problem i polega oczywiście na tym, że istnieje duża szansa, że coś przegapisz, coś może pójść nie tak, gdzieś za bardzo zboczysz z tej trasy, pojawi się za dużo anegdot i jakieś takie odbiegania od tematu. No i jeśli masz tendencję do dłuższego zbierania myśli, albo pojawiają się te paradźwięki i tak dalej, może to przeszkadzać słuchaczom w słuchaniu takiej audycji. Zbyt częste odbieganie od tematu również może rozpraszać uwagę słuchaczy. Proponuję Ci tak. Wybierz swoje podejście do tworzenia skryptów podcastów. Niezależnie od wybranej metody, zawsze jest w porządku to, co wybierzesz, tak? Bo to jest indywidualna sprawa. Jak powiedziałam, jest to naprawdę osobisty wybór i znajdź taki, który wolisz, który pozwoli Ci lepiej pracować, będziesz się lepiej z tym czuła. Jest całkiem prawdopodobne, że zaczniesz od pisania takich pełnych skryptów słowo w słowo, podczas nagrania będziesz to odczytywać i to na początku będzie trochę brzmieć mniej naturalnie, ale jak już zaczniesz się w to wgłębiać i zaczniesz nagrywać podcasty regularnie, pójdzie Ci coraz lepiej. Następnie, gdy nabierzesz właśnie tej pewności takiej przed mikrofonem, zaczniesz pewnie robić takie tylko i wyłącznie krótkie punkty, może rozbudowane od jakieś takie trudniejsze informacje albo ważniejsze fakty. I możliwe, że skończysz na tej trzeciej opcji, czyli na dosłownie bullet pointach i tego Ci serdecznie życzę. Powiem Ci teraz, jak zaplanować wsad, czyli zawartość każdego odcinka, jakie elementy powinny się w nim znaleźć. Jeżeli chcesz nagrywać wywiady, też znajdziesz tutaj wskazówki dotyczące rozmów z swoimi gośćmi. Pamiętasz, jak pisałaś wypracowania w szkole na języku polskim? Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. W wypadku podcastów jest podobnie, ale ja tutaj dopisałam taki jeszcze jeden bonusowy element. Zatem odcinek może składać się z czterech części. Po pierwsze, wstęp. To po prostu rozpoczęcie, które ma przyciągnąć uwagę, zachęcić do wysłuchania. To może być takie krótkie intro o poruszanym przez Ciebie problemie. Druga rzecz to przedstawienie siebie i na przykład Twoich gości albo osoby współprowadzącej. I to było właśnie ten bonusowy element. Trzecia rzecz, rozwinięcie, czyli taka część właściwa, temat odcinka, jego główne zagadnienia, poruszany problem, cała ta właśnie Wasza rozmowa albo Twoja wypowiedź. I czwarta rzecz, zakończenie odcinka,
Może to być takie krótkie podsumowanie. Jeśli na przykład chcesz czegoś nauczyć swoich słuchaczy, no to możesz podsumować, podając na przykład 3 najważniejsze punkty do zapamiętania z tej lekcji, z tego odcinka. A także jest to takie miejsce na wezwanie do działania Twoich słuchaczy. Czyli wejdź na stronę, sprawdź na moim blogu, oceń mój podcast, wystaw recenzję, przyjdź na wernisaż i tak dalej, i tak dalej. A skąd brać pomysły na odcinki? No to tutaj zdradzę Ci sekret, który jest, a raczej powinien być bardzo oczywisty. Najlepsze odcinki to takie, które pomagają Twoim słuchaczom rozwiązać konkretny problem albo osiągnąć konkretny cel. Nawet jeżeli nagrywasz wywiady, temat rozmowy jest zwykle ważniejszy niż Twój rozmówca, Twój gość. No chyba, że jest jakiś mega influencer, Martyna Wojciechowska i generalnie to dla niej słuchamy tego podcastu. No, ale tak się rzadko dzieje. Tak głównie zależy nam na problemie, na rozwiązaniu czy też dowiedzeniu się czegoś nowego. W opisie do tego podcastu znajdziesz też link, pod którym możesz odebrać swój prezent, a będzie to kilka pomysłów na odcinki podcastu. Oczywiście do pobrania zupełnie za darmo. Zapiszesz się dzięki temu też do mojego newslettera i raz na miesiąc, czasami rzadziej, będę Ci coś wysyłać. Pytania od klientów i słuchaczy. Załóżmy, że jesteś ekspertką. Oprócz podcastu prowadzisz bloga, konto na Instagramie i w innych social media. Albo prowadzisz firmę i na co dzień spotykasz się z klientami. Pomyśl, o co najczęściej pytają Cię klienci albo Twoi followersi. Na przykład, który aparat jest lepszy do makro zdjęć? Jaką lokatę opłaca się założyć bardziej? Lepszy duży czy mały dron? I tak dalej. Takie pytania mogą też pojawiać się w różnych miejscach, w mailach, na Messengerze, w komentarzach, pod Twoimi postami, w social media, na Twoim blogu, podczas rozmowy z klientami i tak dalej. Jeszcze jeżeli prowadzisz na przykład szkolenia, no to też tam możesz mieć sporo pytań od klientów albo od Twoich studentów. Zapisuj je wszystkie w jednym miejscu. Proponuję zrobić sobie notatkę z hashtagiem pytania od klientów w Twoim telefonie i tam sobie zapisywać wszystko. Dzięki temu będziesz mieć gotową bazę inspiracji. Kolejna sprawa to szybka ankieta. Wystarczy zadać w niej jedno pytanie. Na przykład, co sprawia Ci największą trudność w załatwieniu czegoś? Co jest największym problemem, jeśli chodzi o... No i tutaj dowolne do wpisania, nie wiem, zrobienie pizzy, napisanie książki, zrobienie grafiki, czy prowadzenie szkoleń, czy jeżeli chodzi o na przykład prezentację w PowerPoincie, no wszystko to zależy od tego, jakiej się zajmujesz branży. Taką ankietę możesz zrobić w dowolnym narzędziu. Polecam Ci formularze Google'a. I po prostu zapraszasz do wypełnienia jej w mediach społecznościowych, wysyłając link, prosisz o to swoich studentów, swoich followersów. Taka ankieta też daje możliwość bycia osobą anonimową i może być bardziej ośmielająca niż takie zadanie pytania na przykład wprost. Więc tutaj to polecam, bo to też stwarza taką dozę komfortu i bezpieczeństwa dla osoby, która pyta. I jest jeszcze coś takiego, co nazywa się mikromomentami. Z badań Google wynika, że osoby korzystające z wyszukarki internetowej koncentrują się na krótką chwilę, żeby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Ten stan Google nazywał właśnie mikromomentem i podzielił na 4 kategorie, które również mogą Ci pomóc i zainspirować Cię do wymyślenia nowych tematów. Po pierwsze, chcę zrobić. Naucz swojego słuchacza, jak może samodzielnie wykonać jakąś czynność. Chcę zrobić pizzę homemade, chcę zrobić laurkę, chcę zrobić bukiet kwiatów, chcę zrobić coś. Kolejna rzecz, chcę wiedzieć. Tutaj najlepiej zrobić sobie takie zestawienie.
albo ranking produktów, firm, technik, narzędzi związanych z Twoją branżą. Chcę wiedzieć, co i jak. Trzecia rzecz, chcę pójść. Chcę pójść na pizzę z psem na przykład. Chcę pójść do kina, chcę pójść na tańce, chcę pójść na spacer. I gdzie na spacer? Na przykład we Wrocławiu. Jeszcze na dodatek na przykład, gdzie na spacer we Wrocławiu z psem. I czwarta rzecz, chcę kupić recenzje, testy konkretnych produktów i usług. I właśnie odpowiadając na Wasze pytania, dostałam takie pytania na adres mój mailowy. Przypomnę, anna@nareszcienaswoim.pl. Ty też możesz śmiało do mnie napisać. Słuchaczka zapytała mnie, w jaki sposób mogę uatrakcyjnić podcast, który nagrywam sama, solo. Tak, żeby przełamać pewną monotonię. Cóż. Trudno mi udzielić takiej konkretnej rady i mogłabym powiedzieć, to zależy. Każda podcasterka, każdy podcaster ma też inną energię, inne grono słuchaczy, inną grupę docelową. Nie wiem, o czym nagrywasz swój podcast, natomiast może czasami wystarczy jakaś anegdota, jakiś dowcip, jakaś śmieszna sytuacja z Twojego życia, która się wydarzyła, którą warto opowiedzieć, albo forma storytellingu, opowiedzenie jakiejś historii, nie wiem, na przykład biznesmenów, jak to było u Steve'a Jobsa, jak to było u założyciela Netflixa. Coś takiego, co będzie oczywiście linkować z tematem danego odcinka, natomiast no, będzie takim pokazaniem, kurde, ja też tak mam, tak? Dla tych Twoich słuchaczy. Oni słuchając tego stwierdzą, że no mam podobnie i generalnie też mogę być Steve'em Jobsem. I jest jeszcze jedno pytanie, też z maila. Otwarcie. Jak rozpocząć odcinek? Czy zagajenie o tym, o czym będę opowiadać, jest ok? No i oczywiście jest ok. Taka zapowiedź, o czym będziesz mówić, o czym będziesz rozmawiać w danym odcinku, od razu może przykuć uwagę, zainteresować osobę, która się tym tematem interesuje właśnie, to co ją będzie ciekawić, to sobie z tego wyciągnie. Natomiast to, co bym proponowała, to absolutnie nie wykładaj od razu wszystkich kart na stół i nie zdradzaj wszystkich rozwiązań. Zagaj temat, ale w taki sposób, żeby mnie jako słuchaczce chciało się dalej tego słuchać, żebym dopiero później gdzieś znalazła to rozwiązanie tego mojego problemu i dowiedziała się tego, co mnie interesuje. Nie podawaj gotowych rozwiązań w pierwszych minutach. O. I to już wszystko, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Pamiętaj o tym, że na www.nareszcienaswoim.pl znajdziesz opis, transkrypcję do tego odcinka. Pamiętaj też o możliwości pobrania sobie pliku PDF z pomysłami na podcasty. On jest podlinkowany w opisie do tego podcastu. Wpadaj na mój Instagram. Oczywiście do tego bardzo Cię zachęcam, ale to, na czym też bardzo, bardzo mi zależy, i będzie super, jeżeli po przesłuchaniu tego odcinka w Spotify klikniesz ocenę tego podcastu. To zajmie Ci 2 sekundy. Nawet nie musisz tam pisać uzasadnienia. Po prostu klikasz określoną liczbę gwiazdek. Żegnam się z Tobą, życzę Ci wspaniałych dalszych wakacji. Bądź bezpieczna, bądź bezpieczny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Cześć!